Jaki będzie ostateczny wynik częstochowskiego Tauronu Włókniarza w sezonie 2023? Przekonamy się już w sobotę podczas meczu z Apatorem Toruń. Dziś już natomiast wiemy, że klub zyskał kolejnego przyjaciela. Jest nim starostwo powiatowe w Częstochowie, które rozpoczęło w tym roku współpracę z częstochowskim klubem, dołączając tym samym do grona samorządów, które wspierają biało-zielony klub. Weszliśmy we współpracę z klubem Włókniarz Częstochowa, ponieważ wiele gmin i powiatów wcześniej to już zrobiło, no nawet nie wypada, żeby zostawać w tyle, także chcemy dorównać i myślę, że w następnych latach też taka współpraca, ale taka obustronna, bo poprosiliśmy też klub na nasze takie duże sportowe wydarzenie, Spartakiada Powiatowa, i też się odwzajemnili trofeami, pokazali co zdobyli, także myślę, że z korzyścią dla dwóch stron. Przecież wszyscy wiemy, że na stadion żużlowy w Częstochowie przychodzą kibice nie tylko z samego miasta, ale również z okolic, stąd też obecność starostwa powiatowego i pana starosty Krzysztofa Smeli bardzo często na zawodach. Nasi zawodnicy też poszczególnie i adepci w szkółce bardzo często są z powiatu, więc to wszystko się jakby wpisuje w całość. Mateusz Świdnicki jest tego żywym przykładem, prawda? Więc współpraca tutaj starosta z włókniarzem jest jak najbardziej cenna. My staramy się też brać udział czynny w imprezach, w których starostwo też uczestniczy w powiecie, więc ta symbioza klubu ze starostwem powinna być jak najbardziej rozwijana i do tej pory ja bym powiedział, że to wszystko działa na bardzo wysokim poziomie.